No więc, moi drodzy, kupujemy działkę. Tutaj znajduje się firma, która buduje domy z kontenerów. Chcemy się po prostu podpytać, jak to wszystko wygląda. A z tych będziemy... Prawdopodobnie będziemy budować dom. Czuliśmy po prostu gdzieś podskórnie, że jest jakiś haczyk. Już chyba wiemy, dlaczego ta działka jest taka tania. Moi drodzy, jesteśmy w samochodzie i jedziemy właśnie zobaczyć jedną z działek. To, co jest ważne, to to, że jedziemy tam już trzeci raz. A to oznacza, że prawdopodobnie jest to ta działka. Do tej pory byliśmy tam dwa razy sami. Teraz jedziemy jeszcze raz zobaczyć ją z agentką, która się nią opiekuje, która nas oprowadzi, powie nam o wszystkim, odpowie na nasze pytania. No i to będzie taki czas podejmowania tej ostatecznej decyzji. I razem z Łukaszem zastanawiamy się, czy wy już wiecie, o którą działkę chodzi. Dajcie nam znać w komentarzach, jeśli tak. Jesteśmy na miejscu. Niestety tam na tej działce na razie dla naszego vana nie ma specjalnie miejsca parkingowego, więc zawsze parkujemy przy drodze. Potem kawałeczek z buta. No i już jesteśmy. Panie, widzę, chyba już są. No i będziemy oglądać i zaraz się dowiemy, czy dokładnie ta działka, którą oglądaliśmy dwa razy, to jest ta, którą oni chcą sprzedać. A, okej. 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 No więc, moi drodzy, kupujemy działkę. No potwierdziły się po prostu nasze przypuszczenia. Wielkość działki to jest 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Duża część jest budowlanej, bo jest 250 metrów budowlanego. Tą ruinę, którą tutaj mamy, możemy wyburzyć. Co więcej, ten budyneczek, ten malutki tam, który taki tiny house'ik, gościnny, mały domek, on też jest zgłoszony. On też się wlicza w ten metraż budowlany. To też jest dobra wiadomość. Jest woda, prąd, mieszkają właściciele na miejscu i skontaktowaliśmy się z Pauliną, żeby Paulina sprawdziła dokumenty. Halo, halo, cześć Paulina. Jestem teraz na miejscu z paniami, agentkami. No i pokazały nam tą działkę, no i bierzemy ją. Paulina, nasza prawniczka z Algarve, za chwileczkę dostanie na maila wszystkie potrzebne dokumenty, księgi wieczyste, mapy, no wszystko związane z tym budynkiem, z całą tą nieruchomością. Pokazywała nam tata pani te dokumenty. Natomiast trzeba jest posprawdzać, czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest tak, jak powinno być, bo agenci nieruchomości to po prostu zawsze mówią, że wszystko można, wszystko jest super, tylko żebyśmy kupili. Więc chcemy mieć, żeby po prostu kogoś, kto się na tym zna. No więc proces będzie teraz wyglądał następująco. Pani wysyła do prawniczki, do Pauliny, wszystkie dokumenty. Paulina powiedziała, że to jutro sprawdzi. Najdalej pojutrze będziemy mieć już od niej odpowiedź. W międzyczasie pani umawia właścicieli i pisze umowę przedwstępną. Za kilka dni, za tam powiedzmy 5 dni, skąd spotykamy się wszyscy u nich w biurze nieruchomości, tam podpisujemy umowę przedwstępną. My się zobowiązujemy, że kupujemy, a właściciele zobowiązują się, że sprzedają. My wpłacamy 10% zaliczki i spadamy stąd. Przez mniej więcej miesiąc będzie trwał proces weryfikacji dokumentów. Urząd Miasta musi wyrazić zgodę na tą sprzedaż. Urząd Miasta dostanie informację, za ile to kupujemy i Urząd Miasta musi powiedzieć, czy to jest dobra cena, czy nie za tania, czy nie za droga. Jeżeli Urząd Miasta nie wyrazi żadnego sprzeciwu, to będziemy mogli kupić tą działkę mniej więcej za miesiąc od podpisania tej przystępnej umowy, więc powiedzmy za 6 tygodni od dzisiaj. Musimy mieć paszport, numer takiej identyfikacji podatkowej, który już mamy, no i te 10% wartości działki i chyba tyle, że tak powiem, na tą chwilę biurokracji i jak to ma wyglądać. Strasznie się cieszę, ale jeszcze tego po mnie nie widać, bo ja nie lubię czekać, po prostu chciałbym to dzisiaj już klepnąć, mieć kluczyki i powiedzieć, że dzisiaj to jest moje, ja jestem po prostu w gorącej wodzie kąpany, lubię po prostu jakieś wszystko od razu tip-top. No ale cieszę się, pięknie, dużo zieleni,
mnóstwo drzewek, oliwkowe, tu jakieś kwiatki, tam jest figa. Jest godzina 17, zachód słońca, jeszcze świeci słońce po prostu. Jak już odbierzemy dokumenty i będzie ten dom nasz i wszystko będzie tip-top, to plan jest taki, że po prostu wjeżdżamy tutaj naszym kamperem. Tutaj jest 8, jeżeli dobrze pamiętam, drzewek oliwnych posadzonych w takim okręgu. Tam zaparkujemy pan kampera, zrobimy sobie stolik, gdzieś tutaj jakąś toaletkę zrobimy taką kompostową i tutaj będziemy mieć naszą bazę kamperową i centrum dowodzenia. No i będziemy sobie przycinać drzewka, zbierać kamienie, patyki, robić ogniska i przygotowywać się do procesu budowy, pozwolenia, podłączenia i te wszystkie. Bo też za waszą radą bardzo, bardzo wielu z was pisało do nas, żeby nie kupować starego domu i żeby się nie bawić w odnawianie, bo nigdy go nie dosuszymy i to nigdy nie będzie nowy, świeży dom. Dlatego kupiliśmy stary dom. Dlatego kupujemy tak stary dom, że po prostu wywalimy go do zera i będziemy stawiać coś od początku, bo większość z was pisała, że tak będzie po prostu nam łatwiej i tak będzie lepiej dla nas, będziemy mieszkać w większym komforcie w ogóle, no ale to jeszcze w przyszłości, jeszcze będziemy gadać o tym dużo. Czy wybór domu, czy to będzie z kontenera, czy modułowy, czy jurta. Chyba ty. No nie, no jeszcze jest przed nami dużo czasu. Myślę, że ogród najpierw zrobimy, a potem zrobimy ten mały domeczek, taki ten tiny house'ik, bo on jest całkiem spoko i to nie będzie dużo roboty z tym. Ale muszę się też z wami podzielić jedną myślą, bo kiedy ruszaliśmy, zaczynaliśmy van life, no to głównie kierowaliśmy się serduszkiem i tym, co czujemy i tym, czego pragniemy, a teraz jest trochę inaczej przy wyborze działki, bo bardzo mocno kierowaliśmy się rozsądkiem, takim po prostu trzeźwym myśleniem, mieliśmy tabelkę i każda działka przechodziła bardzo restrykcyjnie wszystkie punkty, które sobie tam wypisaliśmy, które mieliśmy w głowie. Fajnie też, że oglądaliśmy tak dużo tych działek, bo na początku sami nie wiedzieliśmy do końca, czego chcemy, a z każdym oglądnięciem tej działki wiedzieliśmy, czego nie chcemy i też dowiadywaliśmy się, co fajnie by było mieć na działce. Także to nie jest tak, że przyjechaliśmy na tą działkę i nagle nasze serce zaczęło bić szybciej, ale to jest tak, że właśnie już znając nasze preferencje i wiedzieliśmy, czego chcemy, ta działka wpasowała się praktycznie w każdy z tych aspektów, o których wam jeszcze opowiemy. No najbardziej chyba cieszę się z tego, jak tu jest pięknie i spokojnie i z tego, w jakiej cenie kupujemy to miejsce, bo nie musimy brać kredytu. Jeszcze nam zostanie. Będziemy po prostu dalej wolni finansowo. Oczywiście kredyt dalej wchodzi w grę, bo fajnie byłoby mieć trochę więcej tych pieniędzy, zapas, ale i bez kredytu sobie poradzimy. Wolność finansowa to jest wspaniałe uczucie po prostu. A kupujemy to z tą ruiną, dlatego że ta cena jest taka jak po prostu jak zwykłą działkę budowlaną po prostu, ale 7,5 tysiąca to jest prawie hektar. Dobra, chyba koniec tego gadania. To tyle na dzisiaj, musimy, że tak powiem, musimy ochłonąć emocje, bo to wszystko jest emocja. Musimy się, tak powiem, wyciszyć i wrócimy do was jeszcze ze szczegółami w przyszłości. Malutka. Gratuluję. No to my też. No koniec tego po prostu, koniec szukania, że mam dość już tyle tych działek obejrzałem, że... Korek tu jest. A, jeszcze korek do tego. To jest po prostu mistrzostwo świata. Dzień dobry, jesteśmy na chyba naszej działce. To wszystko, o to też jest wszystko moje, wszystko nasze. Kupiliśmy działkę w Portugalii. No jaram się, jestem bardzo zadowolony. A, piękne. Jak wiecie, Kasia uwielbia spacery. Ja od niedawna też. Czy ja lubię, Kasia uwielbia, ona uwielbia chodzić. Więc poszliśmy jeszcze na spacer. Mieliśmy już jechać do domu, ale Kasia mówi, chodźmy jeszcze zobaczyć, co jest za tymi trzcinami. A nasza działka jest tam, gdzie ten budyneczek biały. A tu rzeczka. Bo okolice już zdążyliśmy objechać z każdej strony, więc mniej więcej wiemy, gdzie się znajdujemy i co się znajduje dookoła, ale tutaj są już takie łąki bardziej. Nie ma ulicy, drogi, tylko jest taka wyjeżdżona, szutrowa. Jestem ciekawa, co tu jest, bo to będą tereny spacerowe właśnie. Może będzie pies, a Mominent będzie ze mną chodzić. Pięknie. Dostaliśmy maila od pani agentki,
która wysłała mapę i która wysłała dokumenty związane z działką. No i już chyba wiemy, dlaczego ta działka jest taka tania. I czuliśmy po prostu gdzieś podskórnie, że jest jakiś haczyk, ale nie mogliśmy czaić w ogóle dlaczego i co jest tym haczykiem. No i już wiemy, co jest z tym haczykiem. Otóż ta działka, którą ta pani nam pokazała, ona jest no niekompletna. Brakuje nam 500 metrów kwadratowych. To są odcięty taki kawałek, który łączy działkę z drogą, więc na tą chwilę nie ma możliwości wjazdu od strony wsi na naszą działkę, bo to jest czyjaś inna działka. I ta ruinka, ten malutki domeczek, który nam się tak podobał, który chcieliśmy przerabiać na tiny house, on nie wlicza się po prostu w działkę. A co ciekawe, ona potwierdziła to. No właśnie, po prostu wszystko byłoby fajnie, ładnie i w ogóle by to tak naprawdę... Znaczy no jest to problem, bo jest to teraz wyzwanie, czy dostaniemy pozwolenie oficjalnie, żeby tą dolną drogę używać jako wjazd. Tylko że ja po prostu zapytałam tej agentki twarzą w twarz, jak wyglądają granice i pytam, tutaj jest droga, na dole jest droga i tam jest strumień. I ona powiedziała tak. I to nie jest tak, że ona się zgubiła, lost in translation, że się zgubiliśmy w tłumaczeniu, bo jeszcze była druga pani, która była tłumaczką. I ta pani po prostu nas żywe oczy okłamała. Ja... I to mnie martwi, to mi się bardzo nie podoba, bo jeśli okłamała nas w takiej kwestii jak granice, która wiedziała, że wyjdzie, to czy ona jeszcze nas czymś nie okłamuje? Ale są plusy w tym wszystkim, co ja wiem przed wydarzeniu. Otóż okazało się, że działka nie kończy się na strumieniu, że działka jeszcze pół następnej góry się ciągnie, więc odebrali nam 400 metrów kwadratowych tym kawałeczkiem, ale dodali nam 1500. Więc jesteśmy na plusie 1000 metrów kwadratowych. Na tym kawałku dodatkowym, to jest dosłownie osobna działka, no to jest 1500 metrów kwadratowych działka. Tam rośnie 10 oliwkowych drzew, dwie sosny takie karłowate, jedna taka wielgachna jakaś jodła, sosna, nie wiem co to jest. I tu jeszcze za dwa jakieś drzewa są, więc zabrali nam kawałek pola i ruinkę, ale dodali nam za to kawałek lasu. Spoko, no. I co robimy z tym? Nie rezygnujemy, no. Nadal uważam, że ta działka jest tania i jest ładna. Bakorzana w zupie czy bakorzana w... Dupie. Tutaj po prostu sobie zrobimy płot i odgrodzimy się i koniec po prostu. I zapomnimy o tym, że tam jest wieś. I tyle. Jakby tam zabrali tamto i tego nie dali, to bym był zły. No, spoko. Przeżyję ten kawałek. Super to jest, kurde. Nie no, z lasku się w sumie cieszę, bo to ziemi jest na wagę złota. Ojoj, no dobra, to tyle. Tyle nowości, jeżeli chodzi o naszą działkę. Teraz czekamy na to, aż Paulina sprawdzi, czy nie ma tam jeszcze jakichś niespodzianek. Kredytów albo jakichś wierzycieli. No i będziemy działać dalej. Dobra, dzwonię do Pauliny. Wszystko w papierach jest uwidocznione, nie ma tutaj żadnych niedopowiedzeń, także no mimo, że to dawno był ten wpis robiony, to był skrupulatnie zrobiony i wszystko tam jest we właściwy sposób opisane. Na tą chwilę jeszcze sprawdzam dokładnie rejestr rezerwy rolnej i ekologicznej, żebyście wiedzieli, czy tam są jeszcze jakieś inne obostrzenia co do tej lokalizacji, tak, żeby też mieć pełny obraz, jak to wygląda. Natomiast do transakcji te papiery są w porządku. Ty tutaj jesteś w stanie sprawdzić, czy ten dom, czy ta nieruchomość jest wolna od hipoteki, od jakichś kredytów? Tak, jest wolna. No, super, jest dobra. Wolna. To mamy to w takim razie, to wszystko jasne. W takim razie ty poniedziałek... Tak, wtedy się odezwiesz poniedziałek. Aktualnie można już jej wysłać te wasze dane, tak? Z paszportów, czy z dowodów osobistych, numery NIF. Ona przygotuje treść umowy przedwstępnej, tak? Dobra. I ona jak to przygotuje, to w międzyczasie my już będziemy mieli też pełny obraz i to ona tak, też to przygotuje, prześle mi do sprawdzenia, tak czy jest. Wszystko się zgadza i dopiero później będziecie to podpisywać. Dobra, to ja jej w takim razie wysyłam NIF-y i paszporty. No to okay. Luks, to dziękuję ci bardzo, miłego weekendu. Cześć. No i działamy. W ostatnim vlogu Łukasz obiecał, że pokażemy Wam, jak obecnie wygląda nasz dzień. Mieszkając w domku i mając dla siebie więcej przestrzeni, w końcu realizuję to, za czym najbardziej tęsknię w podróży, czyli powolny poranek pełen rytuałów. Ćwiczę ciało, medytuję. Potem przygotowuję kawę i śniadanie. Thank you.
morning. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Good. Następnie, jeśli jest to dzień, który spędzamy na miejscu, oboje siadamy do pracy. Ja zajmuję się przygotowywaniem treści materiałów na Instagrama, piszę oraz uczę się języka portugalskiego. Łukasz przygotowuje vlogi oraz zajmuje się obsługą naszego sklepiku oraz sprawami związanymi z prowadzeniem firmy. Bywają też dni, kiedy wyjeżdżamy. Raz w tygodniu robimy duże zakupy, dlatego planujemy posiłki na tydzień do przodu. Oprócz tego załatwiamy różne sprawy związane z osiedleniem się w Portugalii, zakupem działki i tym, co będzie się z nią działo. Witam was. Ta pajęczyna na lusterku to nic nowego. Moi drodzy, mamy pająka, który mieszka w lusterku i podróżuje z nami. Myślę, że już co najmniej pół roku, a może nawet dłużej. Także spełniło się moje marzenie o posiadaniu zwierzątka w wanie. Przyjechaliśmy na teren Politechniki w miejscowości Leiria, ponieważ tutaj znajduje się firma, która buduje domy z kontenerów i chcemy się po prostu podpytać, jak to wszystko wygląda prawnie, czy oni załatwiają pozwolenia, czy nie załatwiają, jakie są koszty i realia związane z budową domu z kontenera. So yes, we are buying this land. Okay. And there is ruin. Okay. And we would like to demolish the bully, the mm-hmm. ruin and put container, okay. if it's possible. And okay. I found your company. Okay. And I would like to ask you how it works and can you help us with project and the camera and everything. Okay. Mm-hmm. That's what we're doing. What we need is to figure out how is the measure of the land. Mm-hmm. Okay. What will the race of construction that we can do it. Mm-hmm. And after that, we make the architecture project. We make all the license in the camera in mm-hmm. the municipality. Mm-hmm. Okay. And after that, we build the house. Okay. We have a architect that huh? give us all the support mm-hmm. and make all the architecture project and all that stuff. Okay. We guarantee that the isolation is make independent of the way that you're going to cover the other the outside of the container. The container will be totally prepared from the inside. The floor, the walls, windows, doors, bathrooms. How long it takes the process? When we decide like we wanna make a 100 meters house, we'll take it 6-9 months. Okay. Perfect. Okay. Nice. Beautiful. Yeah. Yes. Yes. We have here this Cork. Kind. Yeah, okay. It's a plateau with cork. Cork. Okay. Mm-hmm. And also we can have this one more size mm-hmm. so we can improve the efficiency of isolation and all that stuff. It depends also what you're going to put the outside of the container. So this the cork will go inside? Yeah. Oh, no foam? No foam. You don't use foam? No. Only ecological stuff. Okay. Super. Muito okay. obrigado. Thank you very much. Okay. See you tomorrow. See you. Okay. Bardzo miły pan. Przemiły po prostu pan, który jest zafascynowany w ogóle Polską i wybiera się do Polski. Co jeszcze ciekawsze, to dzisiaj chyba rusza jego kanał na YouTubie. To jest totalny przypadek, że nagle my się pojawiliśmy tutaj i on rozpoczął taki projekt, że będą właśnie pokazywać cały proces budowy takiego domu z kontenera u siebie na kanale na YouTubie. Więc jak usłyszał, że my też mamy taki pomysł i jeszcze mamy już działający kanał, to się mu bardzo oczy zaświeciły. Ja jestem zadowolony i powiedział, że co, może nam wybudować ten dom od momentu decyzji do gotowego, to już tak 9-10 miesięcy, no maksymalnie rok, jeżeli pozwolenie na budowę zajmą dużo. Jestem umówiony z nim jutro na spotkanie na działce. On musi zobaczyć, czy działka się w ogóle nadaje na budowanie z kontenera, czy będzie można przewieźć kontener. No, po prostu musi zobaczyć działkę. Więc na tą chwilę zabraliśmy parę ulotek i
Reszta będzie po prostu jutro już na miejscu, na działce. No więc do tematu kontenerów wrócimy. A teraz idziemy do banku. Idziemy spróbować otworzyć mi konto. Mówię spróbować, ponieważ już jedną próbę podjęliśmy i niestety wtedy się nie udało, ponieważ nie miałam żadnego takiego oficjalnego potwierdzenia adresu. Może być adres polski, ale musi być coś, co go uwiarygodni, na przykład wyciąg z banku. Teraz ten wyciąg z banku posiadam. No i mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda to zrobić, bo dowiedzieliśmy się, że w Portugalii jest takie stare, archaiczne prawo, które pozwala otworzyć kobiecie konto bez pokazywania zarobków. I jest to właśnie takie stare prawo, które wynikało, że kiedyś kobiety dostawały pieniądze od swoich mężów, no one zajmowały się domem. A nie dostają nadal mężczyzn? No i po dziś dzień to prawo funkcjonuje, więc ja nie muszę udowadniać żadnych zarobków, niczego. Wystarczy właśnie, że przedłożę dokumenty oficjalne. Jesteś gospodynią domową. Że przedłożę właśnie ten adres domowy. No i tyle. I powinno się udać to konto otworzyć, także idziemy spróbować. Zdecydowaliśmy się otworzyć konto dla Kasi w Activo Banku, bo wyczytałem, że to jest bank, który należy do grupy Millennium i podobno wszyscy pracownicy mówią po angielsku w każdym oddziale. To jest taki nowoczesny bank, bo tam, gdzie byliśmy za pierwszym razem, jak zapytaliśmy się pani, czy mówi po angielsku, to ona powiedziała nie, ja mówię po portugalsku, to jest Portugalia, mówi się tu po portugalsku i cały czas nas obsługiwa po portugalsku, więc trudno było się nam dogadać. Więc tu mam nadzieję, że to, co wyczytałem w internecie, to jest prawda i będzie można się dogadać. After this, we're going to sign everything digitally. Okay. Muszę wziąć kilka oddechów. To trwało 2 godziny. 2 godziny stania i czekania. Ale się udało. Mam kartę, mam portugalskie konto. No prawie jestem Portugalką, jeszcze trochę i dostanę paszport. Polsatu chyba. Otwarliśmy to konto, żeby móc tutaj zapłacić po prostu za tą ziemię, którą mamy kupić. No i musimy mieć konto, tak. Po prostu. No, i co też być. Jeszcze taka ciekawostka, że w Portugalii w niektórych sklepach nie da rady płacić kartą zagraniczną. Więc taka karta portugalska też się przydaje po prostu w takim codziennym życiu. Już nie będę musiała się martwić, że nie mam gotówki, tylko tej karty będę mogła używać zawsze. Nam to wszystko po portugalsku, czyli powoli, ale do przodu. Teraz jeszcze dzisiaj zostały nam do zrobienia zakupy i jeszcze, jak już zaczęliśmy temat kontenerów, to jedziemy po zakupach zobaczyć to miejsca, które sprzedaje kontenery, bo chcielibyśmy kupić jeden kontener taki po prostu całkiem surowy, żeby w nim zrobić sobie taki warsztat, / garaż, magazyn, żeby podczas budowy i tam ogarniania działki, żebyśmy mieli właśnie takie miejsce, gdzie będziemy mogli chować te wszystkie sprzęty, które będziemy musieli sobie sprawić, a też częściowo ściągnąć z Polski. Także kontynuujemy załatwienia. Będziemy prawdopodobnie będziemy budować dom z takich dużych dwunastek. 3 dwunastki, 12 metrów długie i 1 taka mała.
postaram się w międzyczasie dowiedzieć, ile to kosztuje, więc to, jak już wy to oglądacie, to podejrzewam, że już będę znał tą cenę, więc teraz wam po prostu pokażę, ile oni chcą za te konkretne kontenery. Pod koniec każdego dnia zawsze idziemy na spacer, by poruszać ciałem i przewietrzyć głowę. I na tym kończymy dzisiejszy film. Dziękujemy wam za waszą obecność i za to, że towarzyszycie nam w tej nowej przygodzie. Napiszcie nam w komentarzu, co myślicie o naszej przyszłej działce i o pomyśle postawienia tam domu z kontenera. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć. Chyba nie będziemy budować kontenera jednak, bo tutaj mamy zdrowe ściany. Zapraszam do nas na salony. Nie ma w ogóle łazienki, bo łazienka jest osobno. Chcę ludziom budować domy, które będą szczęśliwi. Strasznie mi się tu podoba na tej działce. Pomyślałem sobie, że go tu po prostu zaciągnę. Ja mam wyczucie do ludzi. Jeszcze. Zobaczyłem działko od najgorszej strony. Temu panu bardzo wierzę. Potem może wam opowiem, dlaczego